Witam Państwa w kolejnej odsłonie programu Doborowa Obsada, w którym prezentujemy sylwetki aktorów i pracowników Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie. Gośćmi dzisiejszego odcinka są dwaj panowie z najdłuższym stażem w BTD. Aktor Piotr Krótki ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, w koszalińskim zespole obecny od 1985 roku. Na koncie ma wiele nagród aktorskich. Zajmuje się również reżyserią, a także adaptacjami scenicznymi piosenek do spektakli muzycznych. Spisał się także jako dramatopisarz w spektaklach Historia Polaka w obrazkach i Krótkiego Zarys Historii Teatru. Krzysztof Kotowski także pracuje w BTD ponad 30 lat. Na co dzień zajmuje się instalacjami scenografii i techniką sceniczną. W teatrze zna każdy kąt, każdy przełącznik i przewód. Mimo że na scenie oklaskujemy aktorów, to wystawienie sztuki bez obsługi nie byłoby możliwe. W tym roku Bałtycki Teatr Dramatyczny obchodzi 65-lecie. Panowie, tutaj jesteście jednymi z najdłużej pracujących osób w tym teatrze. Ponad 30 lat, jeden pan i drugi już tutaj pracuje. To chyba taki też czas na wspomnienia, przypominanie sobie tych wszystkich, tego czasu, tych ponad 30 lat. No tak, im człowiek dłużej pracuje, niezależnie w jakiej pracy, to w którymś momencie zaczynają się pojawiać wspomnienia z pierwszych lat, z tego, co się zdarzyło w trakcie. No a teatr, jako że jest odbiciem naszej rzeczywistości, to od połowy lat 80., od kiedy tu pracujemy, to naprawdę dużo się zdarzyło w naszym kraju. No właśnie, dużo się zdarzyło, dużo też na pewno się zmieniło w samym teatrze. Jak tutaj, jeżeli chodzi o tą perspektywę aktora, zmienił się ten nasz koszaliński teatr? Tutaj mam na myśli może gust widowni, może repertuar, może też system pracy? No, jako że obaj z Krzysiem zaczynaliśmy pracę jeszcze w starej rzeczywistości ustrojowej, że tak powiem, trochę to inaczej wyglądało, natomiast teatr zawsze był teatrem, sposób pracy właściwie się nigdy nie zmienił, zmieniła się technika, ludzie na widowni również się zmienili, przeszliśmy parę etapów mniejszego zainteresowania kulturą społeczeństwa, słynne zachłyśnięcie się kasetami wideo, gdzie ludzie nie dość, że przestali chodzić do teatru, to nawet przestali chodzić do kina, ale te czasy się jakby już są za nami. Ludzie znowu czynnie uczestniczą w odbiorze kultury tej wyższej, którą jest między innymi teatr. Myślę, że no, sztuka aktora, sztuka teatru, ona się nie zmienia, jakby zasady są podstawowe. Jest aktor i jest widz i już jest teatr. Proszę dać nam spać. No, no jak się pani tu dostała? Ohohoho! Każe tego portiera wywalić z roboty. No nie, no to jest jakiś bajzel. Ja tego tak nie zostawię. Dostałam się tu, pani Fiodorze, dokładnie tak samo jak pan. Tą samą drogą, przez drzwi. A może na noc? Na popas, na legowisko, czy żeby się wyrazić dosadniej, na tarnisko. Udaje się pan przez okno? Proszę wyjść! Precz! Natychmiast! W tej chwili! Proszę wyjść! Jeszcze są pracownicy techniczni, bez których ciężko sobie wyobrazić teatr. No pan pracuje przy technice scenicznej, przy scenografiach. Tak. I na pewno też tutaj się w tej materii dużo zmieniło. Na pewno doszły nowe technologie przez te 30 lat. Na pewno inaczej było, kiedy pan zaczynał, inaczej tak, jest dzisiaj. Tak. Jaka to jest różnica technologiczna? Powiedzmy, wyciągi elektryczne teraz się są, były ręczne. Jest to wygodne i przynajmniej tyle nie trzeba ciągać tych sznurów. Chociaż koledzy i tak noszą ciężary, tym bardziej, że my dużo jeździmy i też trzeba to wszystko, co na przykład stoi na scenie u nas, zabrać, zapakować do samochodu, przewieźć, rozłożyć, potem po zagranym spektaklu złożyć, przywieźć z powrotem, znowu rozpakować. Także jest to kawał ciężkiej pracy dla ekipy obsługującej scenę.
No właśnie, też takim chyba momentem przełomowym był ten taki duży remont kilkanaście lat temu, bo wtedy na pewno też technologia tutaj zastosowana się zmieniła w Koszalińskim Teatrze. Też pewnie dla Was to było duże ułatwienie, wtedy jakieś nowe były tutaj rzeczy zamontowane. No były wyciągi elektryczne, powiedzmy tam podłogę zrobili nową, odświeżyli ten cały budynek, to też trochę inaczej to wygląda. No na pewno. Tutaj pan wspomniał, że jeździcie często do różnych miejsc i to są często małe miejscowości, małe ośrodki. Czy tam rzeczywiście czuć ten głód teatru tamtejszych mieszkańców? Są miejsca, gdzie rzeczywiście ten jakby głód teatru jest, dlatego że nawet nie chodzi o sprawy finansowe, że powiedzmy są ludzie, których stać na to, żeby wsiąść do samochodu, przyjechać tych 100 kilometrów do Koszalina, zobaczyć spektakl, ale zobaczyć u siebie, zaprosić większą jakby grupę znajomych, popatrzeć na teatr. To było zawsze. Ten teatr, proszę mi wierzyć, jest jednym, jeżeli my mamy, nie wiem, w tej chwili nie powiem dokładnie, ile zawodowych scen w Polsce, ale my jesteśmy jedną, chyba powiedziałbym, no na tych pięciu palcach bym policzył, która tyle gra spektakli poza swoją siedzibą, nie tylko w teatrach, bo są teatry, które jeżdżą, grają na scenach teatralnych, ale my gramy w ośrodkach kultury. No i dzięki Bogu, po naszym wejściu do Unii, po pozyskaniu środków unijnych, te sceny się naprawdę na tyle zmieniły, że niewiele się różnią od naszego teatru. Ostatni przykład, po remoncie w Chojnicach przyjechaliśmy, to nam, jak to się mówi, kopara opadła. I od razu się przyjemniej, lepiej i tym bardziej nawet nie, że lepiej się gra, ale można odtworzyć to, co my gramy tutaj, bo często jakby nas bolało serce, że wyjeżdżamy i no musimy ograniczyć scenografię, przestrzeń, światło, które również tworzą spektakl. No ale jest coraz lepiej. Jest coraz lepiej, a z pana perspektywy, jak to wygląda, jak jedziecie do innego miasta, do mniejszej miejscowości, musicie to wszystko ze sobą zawieźć, przywieźć, odwieźć, więc to chyba też zamontować, to wszystko jest dla was na pewno kłopotliwe i często, może jeszcze nie zawsze są takie warunki komfortowe. Czasami są, powiedzmy, jakieś problemy, no to trzeba jakoś je rozwiązywać. Czasami mniej dekoracji trzeba zamontować, coś odrzucić i później to obsłużyć jakoś. Panie Piotrze, ja w jednym z wywiadów też przeczytałem, że i tam pan powiedział, że najlepszymi recenzentami właśnie teatralnymi są właśnie pracownicy techniczni, którzy często się mogą właśnie jako pierwsi na ten temat wypowiedzieć. I tutaj korzystając, że pan Krzysztof jest z nami, pan na przykład na etapie prób już ma takiego nosa po tylu latach pracy, żeby przewidzieć, że na przykład jakaś sztuka okaże się sukcesem, czy wręcz odwrotnie? Raczej takiego nosa to może nie mam, ale powiedzmy, że za tych kulis to albo się podoba to, bo wiadomo, że jak się na widowni usiądzie i ogląda, to jest inaczej to oglądanie, a za kulis to powiedzmy, że człowiek jest wtedy bardziej zainteresowany, że jakaś zmiana jest, czy coś dopilnować, żeby to było zrobione. A dla was, dla zespołu aktorskiego, czy pracownicy techniczni od światła, od dźwięku, od scenografii też oczywiście mają jakiś wpływ na kształt ostateczny sztuki? Ludzie bezpośrednio pracujący przy scenie wszyscy mają. Od tego najdrobniejszego kogoś, kto ma powiedzmy pociągnąć jakiś sznurek, zrobić nie wiem, jakąś drobną rzecz, po aktorów, wszyscy pracują na ten ostateczny kształt i spektaklu. I mogą się odezwać, swoje uwagi wprowadzać. Oczywiście. A jeżeli chodzi o tak zwanych recenzentów, no to jest to, co można przeczytać w recenzjach, znaczy w wywiadach wielu wybitnych aktorów polskich, którzy chodzili do na przykład do pań, które wpuszczają na spektakl, które oglądają tak razem z nimi. Dla nich najważniejsza jakby była ich recenzja,
że które uspokajały spokojnie, będzie sukces. No, coś takiego jest, dlatego że ludzie, którzy pracują długo w teatrze, mają wyczuloną jakby swoją... Jakby to powiedzieć, no słuchamy i już jakby bardziej czujemy ten teatr. I my, którzy nie widzimy widza, jesteśmy w sobie, a panie, które są tutaj i obserwują widzów, już wiedzą. Już wiedzą i potem słuchamy ich komentarzy. Jajcy, zajmujemy się projektowaniem sukien. Tak, dla ciebie też, kochanie, coś zrobimy. Suknię wieczorową i mały numerek na popołudnie. Tak, mam tylko problem z Cyrylem. Nie znosi rozstawać się z sukienka. Pan również w czasie swojej pracy tutaj w teatrze w którymś momencie zdecydował się również reżyserować, również pisać. Kiedy był ten taki moment przełomowy, że pan jednak zaczął szukać tych nowych wyzwań? No to czasem to jest trudno powiedzieć. Są młodzi aktorzy, którzy po paru latach pracy na scenie decydują się szukać jakby nowych wyzwań. U mnie było to związane z właśnie z generalnym remontem naszego teatru, gdzie trochę potrzeba chwili zmusiła do tego, żebyśmy szukali mniejszych form teatralnych i w ten sposób na scenie Muza, która była naszym zastępczym miejscem pracy na czas remontu, pojawiły się dzieła wszystkie Szekspira i tak to się zaczęło. Spodobało mi się to, a jako że sam od wielu lat piszę małe formy poetyckie, piosenki, to zacząłem też szukać tej możliwości i tak to poszło. No co? Próbowałeś to co? Mieliśmy się pocałować. Ja nie będę się z tobą całować. Romeo, Julia, kochankowie nawet się nie pocałują. No, nie będę. Przecież powiedziałem jest w scenariuszu. No. Mam cię tyle lat i ja... Chwila. Jestem tu reżyserem czy nie? Jestem. No, proszę na środek. Matko. Na trzy. Ja muszę. Tak. Uwaga. Raz. Dwa. Trzy. To był projekt i nawa, to ty na to. Mary ty na drugą, na drugą, na drugą. W tym roku obchodzimy 65-lecie teatru. Łatwo policzyć, że 5 lat temu było to 60-lecie i wtedy pan też wyreżyserował taką sztukę krótkiego zarys historii teatru. Rozumiem, że to była historia zainspirowana BTD i tutaj takimi historiami. Częściowo bardziej skupiłem się na historii Teatru Polskiego, tak jak to wyglądało w latach powojennych w naszej rzeczywistości, ale też posiłkowałem się troszeczkę jakby zdarzeniami, z którymi zetknąłem się tutaj, które przeżyłem i które wydawały mi się, że można je pokazać. Mm-hmm. Skąd u pana zainteresowanie do historii, takie zamiłowanie, bo te sztuki, które pan reżyserował, no to właśnie w większości się odnoszą do historii, chcą przekazać też takie treści edukacyjne, można powiedzieć. Tak, no to się zaczęło właśnie z pierwszym w ogóle spektaklem Historia świata. I spróbowałem to jakby później pociągnąć, żeby znaleźć się jakby w tym samym kręgu zainteresowań, tylko pociągnąć dalej. Tu był świat, tu była Polska, tu był teatr, a było to też związane z tym, że jak to pamiętam, 5 lat temu powiedziałem, zainspirowała mnie koleżanka historyk w szkole, która mówi, że to co w programowym jakby całym tym zamęcie, który się u nas dzieje w oświacie, że co chwilę zmieniają się pewne wzorce programowe, to może by czasem pokazać, że ta historia jest jedna, a nie żeby pokazywać ją, raz pewne daty się pojawiają, raz się nie pojawiają.
Myślę, że to jakby połączenie historii z teatrem to było jakby trafnym jakby posunięciem. Jeszcze wrócimy do pana Krzysztofa. Czy może na przestrzeni tych wszystkich lat, jak pan tutaj pracuje, może pamięta pan jakąś, czy najbardziej oryginalną, czy najbardziej spektakularną taką scenografię, może taką, która była dla pana najtrudniejsza, żeby ją zamontować, czy coś takiego było? Są takie momenty, że na przykład montuje się tą dekorację, a po jakimś czasie, powiedzmy, tam jakiś jest problem, występuje, bo coś umyka. I co wtedy? No wtedy trzeba, ja powiedzmy, sobie zdjęcie jakieś z telefonu się podgląda, czy jakieś tam, powiedzmy, zdjęcie jest z rysunku i jakoś to trzeba temu poradzić, no. Czyli żeby to odświeżyć. Często są takie różne awarie? Są takie awarie, że powiedzmy, że coś się montowało, a w pewnym momencie nie wychodzi. No ale jakoś temu się trzeba jakoś zaradzić temu. Trzeba być chyba złotą taką rączką tutaj w tym zawodzie. No tak powiedzmy. Może obowiązkowo. Zna tutaj pan na pewno każdy kąt i każdą śrubkę. Tak, i tak, nawet po ciemku można wszędzie przejść. No i to jest wspaniały pracownik. Panie Piotrze, pan tutaj też z racji stażu obserwuje kolejne pokolenia aktorów, którzy tutaj przychodzą, są coraz młodsi. Czy zmienia się według pana ich podejście do zawodu? Czy może sposób kształcenia, może z czegoś innego oni inne rzeczy wynoszą ze szkół? Jak to w pana ocenie wygląda? Ja myślę, że samo podejście chyba do tego zawodu się zmieniło przez lata, ale zmienia się tak, jak powiedziałem. Świat na zewnątrz się zmienia, dlatego teatr też się zmienia, bo w momencie, kiedy ja kończyłem szkołę teatralną, połowa lat 80., to jeszcze pokutowały takie zasady, że właściwie aktor szkoły teatralnej jeszcze w szkole teatralnej nie dostawał zgody na granie w filmach, w serialach. No, ostatecznie mógł za to ze szkoły wylecieć nawet. W teatrze. No tak między innymi Daniel Olbrychski, kiedy zagrał na pierwszym roku w Rannym w lesie, w pierwszym filmie Wajdy, wyleciał za to po prostu ze szkoły. Potem zrobił eksterne, ale czasy się zmieniły. I powiem, że trochę smutno mi, jak słyszę często młodych ludzi, dla nich którzy kończą szkołę teatralną, załapać się do serialu. Nie żywy kontakt z widzem, scena, a proszę mi wierzyć, to jest ten rodzaj zawodu, umiejętności, gdzie szkoła daje podstawy, ale zawodu się uczy na scenie. I najpierw ja zawsze bym powiedział temu młodemu człowiekowi tak, najpierw naucz się zawodu na scenie, a potem ruszaj w seriale. I wtedy może by te seriale polskie też byłyby lepsze. Na przykład. Panowie, jeszcze tak na koniec, jakieś plany zawodowe jeszcze tutaj związane z BTD, bo chyba wam tu dobrze. Dla mnie jest dobrze. Jestem z tej pracy zadowolony. Jak najdłużej chciałby pan pracować? Jak najdłużej. Z zespołem aktorskim też dobrze się no, pracuje. My się wspólnie rozumiemy, bardzo dobrze nam tu jest. A co przyniesie przyszłość, no to się okaże. No to jest, każdy rok jest, to są nowe wyzwania, które stawiamy przed sobą i miejmy nadzieję, że te wyzwania przyniosą nam same sukcesy. No to by tych sukcesów było jak najwięcej, żebyście panowie jeszcze tutaj razem z całym zespołem stworzyli niejedną znakomitą sztukę oklaskiwaną przez koszalińską publiczność. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Przez całe życie kochałem te właśnie kobiety. Czy jestem niespełna rozumu? Popatrzyła na mnie ze zdziwieniem i powiedziała: pan w ogóle nie lubi kwiatów. Lubię kwiaty, ale nie takie. A jakie? Lubię różne. Natychmiast pożałowałem tych słów, bo ona z przepraszającym uśmiechem cisnęła swoje kwiaty do rynsztoku.